żołnierzami. 53 ochotników Wojska Obrony Terytorialnej złożyło ślubowanie na rynku w Śremie. Tym samym zakończyło się ich kilkunastodniowe szkolenie. Ale to nie koniec wyzwań, bo swoje kwalifikacje będą podnosić jeszcze przez kilka lat. W naszym województwie powstają już jednostki 12 Wielkopolskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej. Na początku tworzone jest dowództwo i sztab brygady, a także dwie kompanie i dwa bataliony piechoty lekkiej w Śremie i Lesznie. Później przyjdzie czas na dwie kolejne kompanie i trzy bataliony w Poznaniu i Dolaszewie koło Piły oraz 123 Batalion Lekkiej Piechoty w Turku. W lipcu ruszyły szkolenia dla żołnierzy 8, czyli szkolenie wyrównawcze dla rezerwistów, którzy wstąpili do terytorialsów, a także 16, na którą skierowani zostali ci, którzy jeszcze w wojsku nie byli. 16 jest bardzo intensywnym szkoleniem podstawowym i wstępem do kilkuletniego wyzwania. Wczoraj w okolicach Leszna odbyła się pętla taktyczna, która była zwieńczeniem szkolenia i swego rodzaju sprawdzianem. Ostatni! Ostatni! Idziemy w ramkę! Ostatni! Zwieńczeniem szesnastki była przysięga wojskowa, która odbyła się dzisiaj na rynku w Śremie. Dziś ślubowanie złożyły 53 osoby. Na ten moment Wielkopolska Brygada wcieliła 260 ochotników. Służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej! Przysięga wojskowa na sztandar to najważniejszy moment w życiu każdego żołnierza. Od dzisiaj nic już nie będzie takie samo. Wysiłek i poświęcenie szkolenia przygotowawczego, ochotnicza świadomość stojących przed wami w dniu dzisiejszym się zmaterializuje. Mogę wam obiecać, że zadbam o wasze wyszkolenie w najtrudniejszych warunkach. Będę was szkolił tak, byście w warunkach codziennej służby, ale też najwyższej próbie, zachowali się właściwie. Zaręczam, że zrobimy to po wielkopolsku, czyli porządnie. Za buty, tata! Gania! Co to jest? Gania w terenie, w siedzącym chodzi. Niko, co ty masz, tata? Tak, robiłeś go! Wojska Obrony Terytorialnej są piątym rodzajem sił zbrojnych w Polsce, a ich liczebność przekroczyła już 12 tysięcy żołnierzy. Niektórym się to jest służba społeczeństwu, ojczyźnie, krajowi i własnej rodzinie. Żołnierzom WOT postawiono bardzo ważne zadanie. Związani z konkretnym rejonem mają być nie tylko obrońcami, ale też realnym wsparciem poza działaniami wojennymi. Nieść pomoc w klęskach żywiołowych czy katastrofach. Muszą więc dobrze znać teren i zdobyć odpowiednie umiejętności. Zanim zostaną utworzone jednostki w Poznaniu i Dolaszewie koło Piły, żołnierze z Wielkopolski będą służyli w Lesznie i Śremie. Ze wszystkich formowanych w Polsce brygad ta Wielkopolska ma największy teren działania. Marcin Wojciechowski, Puls Dnia.